Tak sobie, moi drodzy, wczoraj postanowiłem, że czas już będzie zakończyć tą kampanię i pokazać misję ostateczną, ponieważ w tą ósemkę to strasznie łatwo się zrobiło na tym żółtodziobie, ale jeszcze okazało się, że no jest jedna taka misja, która się zdarza z reguły po obronie Avengera. Mamy UFO na ziemi, fajne, śmieszne pudełko, no i musimy mu zrobić kuku. Teraz tak, bo na tą na takiej misji jeszcze żeśmy nie byli w ogóle. Mamy zabezpieczyć je. Tam mamy 9 sztuk. Kodeks, elitarny żołnierz, tarczownik, oficer, kogo mamy? Mamy strażnika i archona. No fajnie. To słuchajcie, moi drodzy, jeżeli jest archon, to będziemy mogli zobaczyć sytuację, w której archon dostaje Pietra, ponieważ zobaczy... Otóż chyba żeśmy widzieli. Więc na razie sobie rozpoczniemy misję. Znów polecimy w 8, tak jak poprzednio. Widzimy znów ich 6, ale 8 jest ten cały stan, tam się wszystko zgadza. To, co jeszcze śmieszne, jest, no właśnie nie jest dopracowane w tym modzie. Czyli trzeba pilnować, czyli z tego wynika, że tych tutaj, tych dwóch ostatnich nie widać na tych, jako tych ludzików. Podobna sytuacja jest przy powrocie, gdzie po prostu widać, że moi drodzy goście są. Wraca tylko szóstka. Przyglądałem się dość skrupulatnie procesowi ładowania lub wychodzenia z gry. No i tam, moi drodzy, była taka sytuacja, że widać wnętrze kanciapy. No i to wnętrze kanciapy w pewnym momencie, no, widać faktycznie, o właśnie, że jest 4. Zwykle widać ich 3, prawda? Po jednej stronie, po drugiej 3, ale jednak da się to po prostu zobaczyć. Teraz tak, nie wiem, nie sprawdzałem tej sytuacji. No, skoro na przykład na tej pozycji 7, 8 byłby delikwent, który jest, no, niewidoczny, to ciekawe, czy gdyby awansował, to wówczas byście to po prostu widzieli, czy nie widzieli. No jest dylemat. No i dobra, teraz tak. Taka szybka informacja dla wszystkich, którzy tego jeszcze nigdy nie grali. To tutaj SW na tej misji możemy sobie w ukryciu, bo jesteśmy w ukryciu, łazić dowolnie długo, ale dopóki właśnie jesteśmy w ukryciu, nie aktywuje się alarm. Natomiast w momencie, kiedy zostaniemy już odkryci, to aktywuje się alarm i dostajemy misję, która jest niestety... Szykujcie się do strzału. Która jest misją na czas, czyli pojawią się tury. Więc to wtedy jest wtedy niespodzianka, a my na razie nie mamy zamiaru robić sobie po prostu kuku. Pobiegniemy w miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas uda nam się... O, jeszcze wieżyczka jest, dzień dobry. No dobrze, dobrze. Paj się spokój, gdzie ta wieżyczka? Tam były te... Dobra, to teraz tak. Ty sobie tu widzisz, tak? Znając złośliwość rzeczy martwych, może być różnie. Zasuwam! Przejdziemy się tutaj, żeby zobaczyć, czy coś z tej strony nam przypadkiem nie chcą po prostu zasugerować. Nie chcą, no to dobra. To, moi drodzy, przejdziemy sobie do pozycji. Zasuwam! Tam gdzieś na górę. Kolejny karabin, gdzie tutaj by się mógł... No, Boże drogi. Dobra, ty chodź teraz tutaj, Zulu. Słuchaj, ty to masz hak. Ale powiem wam szczerze, że są takie momenty, że nie chciałbym tego haka sobie na razie, moi drodzy, niwelować. No to biegniemy. Tutaj sobie pójdziemy. Teraz tak, ty kochanieńki, to się przebiegnij też tutaj. Zawsze staramy się wybierać takie miejsca, w których będziemy, moi drodzy, no, kryci przynajmniej z dwóch stron. Fajne takie miejsca są. Nie zawsze się da takie miejsce znaleźć.
ale dzięki temu nawet jeżeli nas po prostu ruszające się gnusie wypatrzą, pamiętam oczywiście w stanie ukrycia nie wykonujemy skoku Ikara. Skok Ikara, ale to słuchajcie, jeszcze fajna rzecz, tu pokażemy, chodź. Mój sympatyczny przyjacielu, no znowu mi tutaj jakieś, nie będziemy teraz uaktualniali noda, spadaj. Dobrze, o, jeszcze zdążyliśmy się załapać, tak bardzo ładnie sobie przeskakuje, no i został mi magik, jako kolejny ten, no i dobra, chyba tutaj go zostawimy. Tak jest, wykonuję. No dobra. Ale wysportowane chłopaki, sama wacha. Dobrze. Goście idą w stronę tego. No dobra, co możemy zrobić? Pamiętamy, że wpadliśmy na misję z określoną chęcią, żeby moi drodzy wziąć i wyskubać to trochę jeszcze informacji. Więc widzę tu grupkę trójkę, tam grupkę trójkę, to jest grupka dwójka. Dobra, nie będziemy zastanawiać się na razie, zapisz grę. Zapisz na SW1. Skoczmy sobie teraz. Tak. Chciałem się zorientować, bo tutaj jest dobrze jest mieć, moi drodzy, jakieś podwyższone miejsce, jak dobrze wiecie. No to teraz tak. Spróbujemy sobie ustawić się tu. Gdzie są te ludziki, które mi zniknęły? O, nieładnie. No dobrze, słuchajcie moi drodzy, to jest spec od grzebania w czaszce, jak również od przejmowania wieżyczek. Więc moi drodzy, możemy sobie w miarę po cichu, ale nie będę tego próbował, przejąć tą wieżyczkę w taki sposób, żeby ją wyłączyć. To jest snajper, tak? No to dobrze, to teraz przeskocz się no tutaj. Leci hak! Dobra. Jest fajnie, warta. Przeczekuję teraz teren. Tak, tutaj byśmy tego drugiego ustawili też na warcie, tylko no to już niestety. Dobra, teraz tutaj byśmy go ustawili. Dobrze. Ej, zaraz, to nie jest. Spoko loko, zaraz kochani, tu idziemy. Tam. Dobra. Mamy towarzystwo. Pewnie, że mamy. To jest znak trzech i tam jest trzech, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli jeszcze gdzieś się kryje trójka. Teraz tak, jest tutaj mój sympatyczny browarek, szperacz ciekawski. Teraz tak, przebiegnięcie tutaj gwarantuje nam, moi drodzy, sporą widoczność, a jednocześnie ukrycie z dwóch stron, więc jak browarek nie będzie szalał, to będzie mógł sobie to po prostu wszystko zrobić. Cacanie. Teraz tak. Ty, kochanieńki magii, jeszcze się zastanów, dlaczego ty nie widzisz żadnego ludzika, to jest absurdalne. Dobra, idziemy tu. Tak, piękne te parametry tego Ikara są. Dobrze, widzimy tak wiele różnych ciekawych rzeczy, fajnie. Jest luks, teraz tak. Sądzę, że pójdziemy tutaj w tą stronę. I teraz tak, tu przede wszystkim... Tamci mnie mogą zajść z boku. Tego bym wolał zostawić, ponieważ on będzie się zajmował prawdopodobnie wyłączaniem wieżyczek. Dobra. Ty chyba musisz przejść tutaj. Dobra. Musimy zejść w wieżyczce z oka. Ten niby nikogo nie widzi, to dobrze. Tu jest fajne miejsce. Tak będzie. Na razie póki co się nadaje, warta. Jeszcze jeden gościu, ty rozwiertak, na razie wartuj się. Broń pogotowa. Został mi jeszcze jeden gościu z od... Tak. Idziemy aż tu. Nie, tutaj to nie, ale niewykluczone, żebyśmy sobie poszli tu. To jest zły pomysł, dobra. Czyli się nie da, tak? No to dobra, pójdziemy na wsparcie do niego. Dobra. No i moi drodzy, zostało mi to. Oni się tu ruszą. No ja wiem. Chyba nie warta skórka za wyprawkę. Odpuśćmy sobie to.
zaatakujemy ich wszystkich z tego miejsca. Gazu! Tak myślałem, będą szli w tą stronę. Co zrobią tam ci pozostali? Nie za dobrze, bo uciekają. Ale wiecie co wam powiem? Może byśmy zrobili tak. Zaatakujemy gnusiów. Jednych i drugich. Zapisz. Zapisz SW2. Tam będziemy siedzieli tutaj całe życie na tej misji. Teraz jak mamy tych 8 osób, to naprawdę tutaj można rozważyć, czy jako 8 nie brać jeszcze jednego, moi drodzy. Teraz tak, blaster. Jeżeli myślicie, moi drodzy, że tu się coś uda zrobić fajnego, no chyba jesteśmy w błędzie, ponieważ nie uda się raczej zniszczyć ściany. Dobra, tam prawdopodobnie... O, jak miło. Maskowanie przestało działać. Dobrze, jeden tam przyjemniaczek się znalazł. Dobra. Chodź, przyjacielu. Co dalej? Dobrze. No i w związku z tym myślisz, że co? Mam was tutaj takie wyekwipowanie, że jesteście po prostu pozbawieni, delikatnie mówiąc, szans. Więc po pierwsze tak, czy może i błyskawiczne ręce, tak, mogą tego załatwić, ale ja bym wolił tamtego lansierka. Dobrze. No prawie, że go zabił. No dobra, moi drodzy, to w takim razie lansierek zostanie zdjęty, będziemy mieli znów prawdopodobnie... Tak. Wróg zneutralizowany. Dobrze. Bomby w dół. Mogę tylko tego, o tym pomyślę później. Teraz tak, ty kochaninki. Czy możesz jakieś szybkie ręce? Tylko tutaj. No dobra, może jakieś rozerwanko? Też tylko temu, to się nie opłaca. Wobec tego ze strzału snajperskiego spróbujmy zdjąć. Tak, tam jest jakiś elitarny oficer. Tam jest jakiś elitarny tarczownik. Tarczowniki są brzydkie. Poza tym jest tam. Nie ma. Elegancko. Elegancko. Jeszcze bomby w dół. Tak, kochanieńki. Chciałeś... Tomasz, skoki kara. Zflankowaliśmy gościa w sposób niezwykle przyjemny. I zapodamy mu wachlarzowi. Nie ma to jak podzielić. Gnij. Wiecie co? Co za debil. Powiem wam szczerze, że jestem zbulwersowany. Zamiast, moi drodzy, strzelać do tego właściwego, no dobra. Żyjcie! Zastrzelił takiego gościa, który ma miał jedno życie. No dobra, to gość jest bezosłonny. Zapiszemy sobie ten stan gry i spróbujemy mu wygrzebać informacje z czaszki. Zatwierdź. Chodź. Chodź ty moja grzebiąca myszo. Grzebanie w czaszce. Teraz tak, nie należy iść zbyt daleko, ponieważ się można tutaj na coś brzydkiego natknąć. No więc dobra, niech będzie tędy. No już nie jesteś taki twardy, co? Zawsze grzebanie się udaje. Znowu trop do placówki, robimy skład danych. Dobrze. Tak. Wiecie, kiedyś na takiej misji z UFO trafiło mi się, że było weselej. Jestem w drodze. Trafiło mi się walka z dowódcą Archonów, znaczy się z Archon Kingiem. No to było, lekko mówiąc, bardzo szokujące. Się wie. No dobra, tutaj. Ty se zrób wartę. Tak jest. Ty też zrób sobie wartę. Wyznaczam strefę ogniową. Ty se przeładuj tam. Dobrze. Gotowa. Teraz tak. Wujek strachu. Podbiegnij. J'espère que ça vaut le coup. Dobra.
Dobrze, warto. W kierunku. Teraz, moi drodzy, piła browarek robi imprezę tutaj. Tak jest, zbliżam się do celu. Dobrze. Na pozycji. Menace 1-5, we just picked up an outbound signal coming from the UFO. It's some kind of distress beacon. No właśnie, mamy teraz, jak widzicie, informację, że UFO drze się o pomoc. Jeszcze nigdy nie wiem, powiem wam szczerze, że nie czekałem nigdy na sytuację, co się stanie, czy przyleci jakieś drugie UFO, czy coś, czy nam zrzucą wtedy. Zakładałem, że po prostu misja się skończy. No mam 6 tur, żeby to wziąć. Tutaj musimy wejść i wyłączyć to. Można to robić w rozmaity sposób. Tutaj drzwi są otwarte. I teraz tak, tutaj, moi drodzy, stąd będzie sporo widać, ale pod pewnym warunkiem. Moi drodzy, no spróbujmy sobie zobaczyć na tak zwanego czuja. Zapiszemy sobie ten stan. Zapisz SW4. Pamiętamy, że w środku będą jeszcze archony, przynajmniej jeden, bo tak to sugerowała nam komora cienia. I teraz tak. Co my powinniśmy zrobić? Powinniśmy, moi drodzy, nie dać się złapać. Dobrze, widzimy wieżyczkę. Aha, wieżyczka jest fajna, bo lubi zginąć. Mamy przeciwpancerny prawdopodobnie. Dziękujemy wieżyczce za udział w akcji. A ty jak zwykle, ale może tym razem to sobie zrób warte zwarte. Teraz tak. Skoro, moi drodzy, byliśmy aż tam i tamtem nic się nie zrobiło, no to dobra, bombiarz się tutaj zategował. Teraz tak. Nasz sympatyczny gościu podejdzie tutaj na pierwsze miejsce. Przechodzę na pozycję. Ja liczę się, że z tego miejsca za chwilę będę mógł dojść i sobie przyfilować. Jestem w drodze. Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Okej. Dobrze. Jeszcze mamy tutaj kogoś. Dobra. Na jakiejś sympatycznej pozycji tutaj. Pas besoin de demander deux fois. Menace 1-5, that's the distress beacon. Move in and disable it before the aliens get a beat on the UFO. Z tego miejsca widzi, to robimy. Zaraz, to jest Helion, tak? Dobra, to tutaj warta. Tak jest. Warta. Wypatruję wroga. Teraz tak, rozwiertak. Dobrze by było, gdybyś się tutaj. Już się zabiorę. I uzupełnił sobie amunicję. Archony mają zwyczaj bardzo dziwny wychodzić przez dach tego sprzętu. No i teraz pytanie, co tu zrobić, moi drodzy, bo tu można podejść tu albo tu. Można tam coś niestety wypatrzeć. Więc teraz tak, z tego miejsca prawdopodobnie coś niecoś widać, więc nie będziemy się wygłupiać. Oddajemy ruch. Mam pozycję. No dobra, nikogo nie ma. Robimy przejście tu. Robimy przejście tu. I w sposób ciekawski, moi drodzy, o, bardzo dziwne. Teraz zrobimy sytuację taką. To jest pan bombiarz. To jest kolega magik, który dysponuje czymś takim jak natchnienie. Natchnienie i oczywiście dam Jezusowi. Dam siłę. Panie Zulus. Dobrze, dostałeś nieoczekiwany prezent. Spróbuj mi powiedzieć, koleś, czy z tego miejsca będziesz widział to, po co żeśmy tu przyszli. No niestety nie widzimy. Lekko wkurzająca sytuacja. 5 ruchu. No dobra. Zaraz tam będę. W takim razie idziemy tutaj.
Pamiętamy jeszcze. Dobra, robimy Overwatcha. Wroga, jest broń w pogotowie. Oddziału. Tak. No dobra. To już jest, wykonuję. Obciach, jeżeli nie będzie go widział. No dobrze. Przejmij. Mały skład zasobów, duży skład zasobów, fajnie. Co weźmiemy? Pewnie duży skład, no nie? Zasobka. Mały skład, duży skład, bierzemy duży. Hakuj. Dobra, a więc drodzy, wyłączyliśmy teraz sygnał. UFO już nie trze się o pomoc. We've knocked out the alien distress signal. Looks like the skies are quiet. Coś się dzieje. Dobrze. Dobra, tam są, tu w tym miejscu. Więc teraz tak, moi drodzy, spróbujemy się przenieść, więc tak, na pewno nie ma co się podniecać, że tam coś będzie coś strasznego, tam jeden archon czy dwa to... Rozkaz, wypatruję wrogów. Teraz tak, ty browarek jesteś dość dobrze uzbrojony. Teraz tak, tutaj moi drodzy, warto by się było przeflancować z moim snajperem, no bo jest szansa, że będziemy tutaj strzelać, więc idziemy sobie za to drzewko albo za to drzewko. Tak jest. Dobra. Czy tam jest względnie bezpiecznie? Dobra. I teraz tak. Gdzie jest pan rozwiertak? Tu. Drugi raz na tej misji skoczysz sobie z Ikara. Proponuję, żebyś to zrobił. Nie pojawiajmy się może tutaj na wszelki wypadek zza tego drzewka. Oj, nie skoczyliśmy, nie tam mysz. Więc... Jesteśmy, mała warta. Wyznaczam strefę ogniową. A ty też co weź warta. No, chodźcie brudasy. Chodźcie brudasy, czekam na was. Teraz tak, moi drodzy, ten delikwent przyjdzie tutaj. Z jakiego powodu? No z tego powodu, moi drodzy, że prawdopodobnie w następnej turze zrobimy sobie strzała. Warta. Nie para. To był pewien błąd, ale już go naprawiam. Ruszam do celu. Otwieramy te drzwi, żebyśmy widzieli więcej. Świetna sprawa. Gdzie on widział tego paniaka? Słuchajcie, moi drodzy, tutaj jest tak. Tu nam często mówią, że fajne rzeczy, jakiś nowy superkomputer i tak dalej. Utrzymuję potencję. O, pan straszny. O, pali się archon, jak fajnie. Dwa archony. Dobrze. Trafiliśmy strażnika. Trafiliśmy strażnika. Bardzo ucierane. No dobrze. Dobrze, jesteśmy. No i teraz tak, moi drodzy, tu się nie ma co zastanawiać, po prostu. Trzeba walnąć. Rozerwanie strażnikowi. Tak słodko. Za 13. Dużo ciebie zostało? Nie. Teraz tak. Tu są dwa. Jest to jakaś może szczelinka. Szczelinka daje 3 do 6. Mogą mnie zginąć. Tam jest jeszcze jeden ten. Dobra. Już nie masz ruchu. Czy ty kogoś widzisz? Ty nikogo nie widzisz. Ty też zapewne nikogo nie widzisz. No niedobrze. Czyli tak, kogo mamy do tego stracha? Możemy dać wewnętrzny ogień, ale my się nie będziemy bawić. Słuchajcie, rozwalamy to całe pudło. Eskibysa! Och, zniszczyliśmy sobie łup. No
bardzo niefajnie. No ale dobra, przeżyjemy to. To tak się niestety często zdarza. Teraz drugi, jeżeli tak było, to walimy w tego gościa też. Nie ma lepiej. Świetnie. Przeobujony, że się robi, tak? To słuchaj, browarek rzuci w ciebie to bombę. Powinien cię zabić. Bo go nie widziałeś. No i dobra, i tak to jest. I teraz pytanie, czy jeżeli żeśmy... A no proszę, nagroda od Jadzi. Tak, jakiś były funkcjonariusz Exaltów wyszedł z cienia i ich branie nas przechytrzyły. Potraktowały nas jako szczury. Dostaliśmy od niego jeden rdzeń z Elerium. Przydałyby się może jakieś tam te prezenty, które się zniszczyły łupy. Ale moi drodzy, trzeba pamiętać, że niestety, ale ostatnio to przychodzi jakaś słabizna. No więc na razie dzięki.